Wyglądamy jak takie dzieci, które się urodziły. No. Patrz, i ty jesteś chłopiec, a ja jestem dziewczynka. Tak. I to takie dokładnie te kolory. Dosłownie. Takie baby blue i baby pink. Bo dzisiaj mamy dla was serial typowo dla dziewczyn, więc Jacek, teraz liczymy na ciebie, że stworzysz coś idealnie dla chłopaków, bo chłopcy na ciebie liczą. Chłopcy na ciebie liczą. Nasza pewnie trochę mniejsza publika, ale jednak mamy nadzieję, jest że ich trochę, że jest was trochę mężczyźni. Aczkolwiek dzisiaj do was dziewczyny się kierujemy, ponieważ mamy seriale idealnie skierowane dla młodego pokolenia dziewczyn, aczkolwiek również dla takich powiedzmy młodych dorosłych. Tak. Co nie jest tak idealnie. Ominęłyśmy te takie typowe młodzieżówki. Młodzieżówki, które są oglądane przez wszystkich. Przez wszystkich, tak. Tylko takie wybrałyśmy rzeczywiście babskie, które dziewczyny jednak tak w 80% to jest jednak właśnie taka publika. Tak. Więc teraz zapraszamy do oglądania. Gossip Girl, czyli po polsku plotkara, seria starszy troszeczkę, bo już kilka lat temu był. Tajemnicza plotkara opisuje na swoim blogu wszystko, co się dzieje na Upper East Side, na Manhattanie. Zaczynając od imprez, po jakby smaczki z życia codziennego. Opisuje życie Seriny, Blair, Dana, Chucka i Nate'a. Możemy zobaczyć tam takie typowe zachowania nastolatków, jak to w szkole, jakieś imprezy, romanse, ale również dużo dram. Więc myślę, że to jest idealny serial, taki przyjemny dla dziewczyn. Dawno, dawno temu, czyli Once Upon a Time. Jest to serial, który opiera się na bardzo znanych nam postaciach, bo ponieważ każda z nich to są osoby, które kiedyś, a tak naprawdę praktycznie nadal są, tylko tego nie pamiętają, są postaciami bardzo znanych nam bajek Disneya, Braci Grimm i wielu innych. Są to po prostu osoby, które kiedyś żyły w swoim prawdziwym takim świecie bajkowym, ale została rzucona w nim klątwa przez złą królową, dzięki której stworzyło się pewne miasteczko, które sprawiło, że wszyscy ludzie, którzy w nim są, nie pamiętają tego, że one kiedyś były tymi postaciami z bajek. I tutaj nagle do tego miasteczka powraca córka królewny Śnieżki i księcia, która ma całą klątwę odwrócić. No i zobaczymy, jak to się wszystko skończy, czy postacie z bajek odzyskają swoją pamięć i czy kiedykolwiek będą pamiętały w ogóle o swojej przeszłości. Pretty Little Liars, czyli po polsku słodkie kłamstewka, to jest historia czterech przyjaciółek, tak w zasadzie pięciu, bo ich było tam pięć, ale w pewnym momencie jedna z nich zaginie, nikt nie wie gdzie jest i te cztery przestają się już w pewnym momencie przyjaźnić, ale po roku od danej tam historii, która się działa, dostają nagle różne wiadomości z pogróżkami od tajemniczego A. I tak naprawdę przez cały czas próbują dowiedzieć się, kto nim jest i rozwiązują to różne historie i tam mega dużo się dzieje. Więc tak naprawdę myślę, że warto zobaczyć, to jest taki interesujący serial, który potrafi naprawdę nieźle wciągnąć. Jane the Virgin, czyli amerykańska telenowela, która w sumie jest właśnie parodią takich typowo hiszpańskich, latynoamerykańskich seriali. Główna jej fabuła opiera się na tym, że dziewczyna, która nigdy nie uprawiała seksu, jest dziewicą, nagle zachodzi w ciążę przez przypadkowy zabieg in vitro i to w dodatku swoim szefem. Cała historia jest bardzo porąbana, ale powiem wam, że przez to, że ma cudownego narratora, który cały czas coś komentuje i generalnie wszystkie postacie są bardzo barwne, bardzo takie, jakby można powiedzieć, jest to w sumie, można powiedzieć, pewnego rodzaju kino familijne, to sprawia, że to wszystko staje się takie bardzo miłe do oglądania i naprawdę każdej osobie, która lubi się bardzo pośmiać, która lubi się popłakać na filmach czy serialach, to bardzo polecamy ten serial. Scam, norweski serial opowiadający o grupie nastolatków. Każdy sezon skupia się na jakiejś innej osobie, więc tak naprawdę to jest zupełnie coś innego niż widzimy w takich zwykłych, typowych młodzieżówkach, bo jakby każdy odcinek jest inaczej nagrany. Jest na przykład niektóre trwają po 5 minut, niektóre trwają po 20 minut, niektóre trwają godzinę. To są jakby zbiór takich vlogów z każdego dnia i po prostu na koniec tygodnia to jest łączone jakby w odcinek.
Tam możemy zobaczyć różne historie z życia codziennego, jakieś miłostki, skandale, imprezy. Wszystko dzieje się w szkole w Oslo. I też z tego co pamiętam, to postacie z tego serialu miały swoje własne konta na Instagramie, które jakby żyły. Nie wiem, czy one jeszcze są dostępne, ale w tym momencie, gdy serial był popularny, to tam faktycznie te osoby dodawały posty, także genialnie to wyglądało. Jest to zupełnie coś innego niż widzimy na co dzień, więc myślę, że warto się skusić. Insatiable. Nie jestem pewna, czy dobrze wymawiam tę nazwę, aczkolwiek jest to serial z bardzo dobrze znaną nam Debbie Ryan, która gra królową piękności, która kiedyś była otyła i po pewnym incydencie z bezdomnym, pobiła się z nim czy coś takiego, nawet stwierdziła, że schudnie i zostanie królową piękności. Mimo wszystko serial jest bardzo wciągający, a najdziwniejsze jest to, że to wcale nie te konkursy piękności są tam głównym tematem, czy to schudnięcie, ale jej problemy psychiczne i wiele kryminalnych spraw. W każdym razie, jeśli jesteście fanami na przykład Riverdale, to prawdopodobnie ten serial również się wam spodoba, ponieważ posiada bardzo dużo dziwnych wątków, które w sumie w prawdziwym życiu prawdopodobnie by się nie zdarzyły. Ale to jest serial, to są seriale, więc tam się może wszystko zdarzyć. Więc taka w sumie typowa młodzieżówka, ale bardziej właśnie dla kobiet. The Vampire Diaries, czyli po polsku Pamiętniki Wampirów. To jest serial, który opowiada historię dwóch braci, Stefana i Damona, którzy są wampirami. I po iluś tam latach Stefan wraca do swojego rodzinnego miasteczka Misty Falls i poznaje dziewczynę, Elenę, która łudząco przypomina mu starą miłość sprzed lat, taką starą, może nie starą, ale wredną wampirzycę, jest po prostu jak kropla w krople. I potem wraca również tam Damon i do tego miasteczka i tam są po prostu, dzieje się jakby te wszystkie akcje, oni chodzą do liceum, chociaż mają po 1000 lat. Poznajemy też Caroline Bonnie, która odkrywa, że ma magiczne zdolności. Pojawiają się potem również wilkołaki. Więc myślę, że wilkołaki i wampiry to jest taki dziewczyński temat. Warto wspomnieć o tym, że między Stefanem a Damonem oraz Eleną dochodzi do takiego trójkątu miłosnego, ponieważ jeden się zakochuje, drugi się zakochuje i dziewczyna musi wybrać między dwoma braćmi, a naprawdę jest w czym wybierać. Glee, czyli moja miłość zarówno jak i Karoliny, ponieważ po prostu uwielbiamy ten serial. Jest to serial o chórach. Po prostu cały czas w tym serialu śpiewają, prawdopodobnie przez wszystkie 6 sezonów to mniej więcej 400 coverów spokojnie było, ponieważ opierają się właśnie na znanych nam hitach, które po prostu śpiewają w swoich własnych wersjach. Cały serial jest taką typową właśnie młodzieżówką, w której akcja odgrywa się w liceum. Mamy bardzo dużo również dziwnych wątków po jakieś nastoletnie ciąże, problemy, nie wiem, z orientacją seksualną, generalnie praktycznie z wszystkim, ale dzięki temu ten serial naprawdę zdobywa serca wielu nastolatków, już dawno się skończył co prawda, ale jest dostępny na Netflixie, więc jeśli chcielibyście go obejrzeć, to nie ma żadnego problemu. I no tak, no jest to serial zdecydowanie dla tych, którzy lubią musicale, bo mniej więcej 5 razy w odcinku co najmniej coś śpiewają, więc w sumie nie wiem, jak według mnie to po prostu, u mnie to po prostu skradło serce, więc mam nadzieję, że z wami będzie tak samo. To wszystko, co przygotowałyśmy dla was, mam nadzieję po prostu, że wam się spodobają te propozycje takich typowo babskich seriali, które nie wszystkim chłopakom mogą przypaść do gustu. Ale jeśli lubicie takie, no to również bardzo was zachęcamy. Znam sporo chłopaków, którzy oglądali Pamiętniki, czy na przykład Jacek oglądał Glee, więc myślę, że niektórym chłopakom też się spodoba. A my się będziemy już z wami żegnać i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!